Jeszcze tylko kilka chwil będzie można zapomnieć o całym świecie. Czy jest to w ich zasięgu? Przekonajmy się. Witamy Państwa serdecznie. Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. Wszyscy kibice europejskiej piłki w najlepszym wydaniu od dawna liczyli dni do dzisiejszego spotkania. Oto startuje najlepsza liga świata. Oto startuje UEFA Champions League. Zaczynamy emocje w fazie grupowej. FC Kopenhaga zmierzy się z Bayernem Monachium. Gospodarze w roli Kopciuszka, za to rywale pewni siebie, bo są zdecydowanym faworytem do awansu. Przynajmniej przed meczem, bo w piłce wielu już murowanych faworytów miewało spore kłopoty na boisku. Co byłoby z korzyścią dla widowiska, nawiasem mówiąc. Piłkę ma Kingsley Coman. Bayern nadal przy piłce. Sędzia teraz dobrze puszcza grę. Jest pod presją. I mamy rzut wolny, jednak tutaj przekroczył przepisy. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. To, jak ułoży się to spotkanie, w ogromnej mierze zależy od dzisiejszej dyspozycji strzeleckiej Harry'ego Kane'a. To jest doskonale wyszkolony technicznie gracz, który fantastycznie panuje nad piłką. O tych zawodnikach zwykło się mówić, że mają rękę zamiast nogi. Takie cuda potrafią wyczyniać z futbolówką. Obrońcy są wtedy bezradni. Gwizdek. Mamy rzut wolny. Próba strzału z dystansu. No, gdyby wykorzystał ten rzut wolny, byłby piękny gol. Niewiele zabrakło, aby się udało. Tak czy owak, trzeba docenić pomysł. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Teraz akcja w drugą stronę. Larsson. Przechwyt. Dobre zachowanie. Jamal Musiala. No i fauluje teraz. Będzie rzut wolny. I teraz mamy przechwyt. Gramy dalej. Korzyść. Korzyść. Sędzia puszcza grę, choć tam mieliśmy faul. Ale nie, nie. Jednak gra wstrzymana. Wracamy do tamtego faulu. Będzie rzut wolny. Dobra, teraz piłka na dobieg. Będzie groźnie. No cóż, z dużej chmury mały deszcz. Leroy Sané. Z
powrotem do Kane'a. El-Younoussi. Tak się powinno stopować ataki rywala. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. Sané teraz z piłką. Strata, przesadzili w tym kontrataku z optymizmem. Bramkarz pewnie, łatwe miał zadanie. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Chorągiewka, gwizdek, tu jest spalony. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Sędzia widzi ten faul, ale jest korzyść. Gramy. Ale jednak rozlega się gwizdek. Mamy zatem rzut wolny. Było ostrzeżenie słowne, a teraz czas na upomnienie w postaci żółtej kartki. Oby to wystarczyło. Uwaga, będzie okazja. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszyzna. Takie interwencje, Tomku, na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. Juke ma teraz Kimmich. Co za blok! I zaczynamy z linii bocznej. Rywal naciska, może zaliczyć stratę. Niepotrzebna strata piłki. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Popatrzmy. Jest szansa na kontrę. Jamal Musiala. Jest! Jest pierwsza w tym meczu bramka! Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. No to mamy 1-0. Larsson. Prostopadłe podanie, dobrze pomyślane. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. I teraz dobra okazja do kontry. Kimmich. No i teraz przy piłce Bawarczycy. A teraz zagranie do Kane'a. Dobrze, ale to nie koniec zagrożenia.
Mamy gwizdek, było przewinienie. Gra będzie wznowiona od rzutu wolnego. Podanie nie trafia celu. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. Do Davisa. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Naprawdę godny podziwu występ. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Mocniejszy teraz pressing. Strata. Ciąg na bramkę. Będzie teraz chyba groźnie. Davis przy piłce. Przechwyt. Znowu mają piłkę. Sané. Przejmuje teraz piłkę. Mazraoui. Harry Kane ruszył do ataku. Rywale muszą mieć się na baczności. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Uwaga, udany przechwyt teraz. Szansa, będzie remis. To była interwencja do statystyk. Sané. I Bayern już bez piłki. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. O, i to był książkowy odbiór piłki. Ładnie teraz w ofensywie, mają kilka możliwości rozegrania. Przecina teraz dośrodkowanie, doskonale się tam ustawił w obronie. Odzyskują teraz piłkę. Leroy Sané. Larsson. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Joshua Kimmich. Mazraoui. Sané. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Ależ tutaj kapitalny blok. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? I tracą piłkę. Dobrze zapowiadający się kontratak nie przyniósł. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Coman ma teraz piłkę. Zero zaskoczenia. Piłka wpada prosto w rękawice.
Okazja, może być groźnie. Nic z tego nie będzie, przechwyt. Sędzia pozwala grać dalej. Bayern nie utrzymał się przy piłce. Nie ma wątpliwości, był faul. Sędzia podyktował rzut wolny. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. Znowu są przy piłce. Utrzymali się przy piłce, więc sędzia stosuje korzyść. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Ładnie przeszedł rywala. Co teraz? I czy będzie gol? Dobrze teraz reaguje bramkarz. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. No, obrona próbuje nadążyć za tą wymianą podań. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Świetny teraz dribbling, wciąż idzie na bramkę. Uderzenie z niełatwej pozycji, ale i po takich strzałach padają bramki. Gdyby tylko piłka poleciała bliżej bramki, golkiper byłby w oparciu. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Znakomicie w obronie, znakomicie. Groźna akcja zatrzymana. Wykłada piłkę na przedpole. I gol! Tak! Harry Kane! Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. No a potem Harry Kane stanął przed takim zadaniem, które leży mu najlepiej. Wykończył to pewnie w swoim stylu, z siłą, instynktem godnym doskonałego napastnika. Na razie 2-0. Larsson, przechwyt, znowu mają piłkę. W ataku teraz Bawarczycy, może być niebezpiecznie. Musiala przy piłce. Uderza na bramkę. Niezła próba, ale trzeba by tu chyba trochę szczęścia i bramkarskiej pomyłki jednak. Udana obrona. Widać, że takie interwencje ma opanowane do perfekcji. Daleko dogrywa w pole karne. Tak, gol! Po rykoszecie, ale czy to ważne? Liczy się tylko to, że weszło do bramki. My oglądamy powtórkę, a trener wciąż piekli się na swoich zawodników. Naprawdę kiepskie było to wybicie. Za krótkie, zbyt niepewne i rywale w pełni to wykorzystali. Ta bramka obciąża obronę. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. Ależ teraz wspaniała interwencja w obronie. Było bardzo groźnie. Davis przy piłce. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Próbuje wykończyć podcinką. Podcięta piłka, ale udana interwencja oddala zagrożenie. W takich sytuacjach trzeba dobrze kontrolować dystans do piłki. Mazraoui. I teraz Bawarczycy stracili piłkę. Może teraz się wbić w tę przestrzeń na skrzydle.
Ależ doskonała sytuacja. I proszę, bramkarz był na miejscu. Rozklepali tu dziś Bawarczycy niemiłosiernie. Przeciwnik mógł w zasadzie wstać i czynić notatki i podziękować za lekcję futbolu. Ten zespół był dzisiaj nie do zatrzymania. Nie wiem, czy w starciu z drużyną w takiej formie ktokolwiek miałby szansę na równą walkę. Jeśli spojrzeć formacja po formacji, drużyna zdeklasowała rywala właściwie w każdym aspekcie. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze 2 minuty. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Dobrze, teraz zatrzymał strzał. Z rożnego w okolice 11. Postanowił strzelać. Koniec spotkania, proszę Państwa. Bayern Monachium wygrywa pierwsze starcie w fazie grupowej UEFA Champions League. Najlepszy możliwy początek rozgrywek. Zasłużone 3 punkty. Wszyscy w zespole będą teraz mogli spać spokojnie przed następną kolejką. Dobra robota i oby tak dalej. Nie będzie chyba dla nikogo zaskoczeniem, jak powiem, że Harry Kane rozegrał dziś dobre spotkanie. To zawodnik z najwyższej światowej półki. Każdy oczekuje, że zawsze będzie dawał z siebie tyle, ile dziś. W tym wypadku warto podkreślić dobry, a momentami nawet znakomity występ. Bramka na koncie, a do tego jeszcze zwycięstwo drużyny. Czego chcieć więcej, prawda?